Drugi dzień naszego kongresu przypada w samą uroczystość świętej Faustyny, patronki naszego miasta. Ona jest dla nas nauczycielką w posłudze i we wszystkim, co robimy i na jakim etapie życia się znajdujemy. Wszyscy tu obecni zachwyciliśmy się jej życiem, jej posługą, jej pokorą, jej wiarą, miłością. Odszukujemy nowych form i dróg do tego, by dzisiejszemu światu powiedzieć, że Pan Bóg jest miłosierny. Dzisiaj przypada mi w udziale prowadzenie tego trzeciego panelu. Chcemy wysłuchać dostojnych prelegentów. Każdy z nich po swojemu rozwinie i pogłębi myśl tego spotkania o Bogu bogatym w miłosierdzie, który szuka biednego grzesznika, a więc szuka każdego z nas, któremu na nas zależy. Święta Faustyna napisała słowa, które dobrze znamy, które są mottem tego spotkania. Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopóki się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego. Jak wygląda owo praktyczne miłosierdzie w posłudze Kościoła, w posłudze sakramentalnej? Jak i czy można pogodzić miłosierdzie ze sprawiedliwością? U Boga jest to możliwe, a my mamy starać się znajdować drogi. Witam bardzo serdecznie naszych prelegentów. Księdza doktora Piotra Przesmyckiego, księdza prałata Krzysztofa Nykla i ojca Zdzisława Dumę. Zapraszam czcigodnych księży i ojców do stołu. Śmiało. Pierwszy zabierze głos ksiądz dr Piotr Przesmycki, salezjanin, moralista, nauczyciel młodego pokolenia kapłanów. W latach 2005-2012 był rektorem Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania. Wykładowca w wyższych seminariach duchownych księży salezjanów w Łodzi i w Krakowie, ojców franciszkanów w Łodzi Łagiewnikach i seminarium duchownego w Łodzi. Ksiądz Piotr ma szczególny dar niezwykłej i zaraz kto go nie zna, zobaczy pokory i szacunku wobec każdego człowieka. Gdy był rektorem, nigdy w swoim zakonie nie zasłaniał się brakiem czasu, nadmiarem zajęć, chociaż tych było dużo, ale zawsze służył współbraciom wiernym, a szczególnie w konfesjonale. Ksiądz prałat Krzysztof Nykiel, doktor prawa kanonicznego, po studiach w Rzymie podjął pracę w Watykanie. Był bliskim współpracownikiem kardynała Józefa Ratzingera, prefekta nauki wiary, kongregacji nauki wiary. W czerwcu 2012 roku Ojciec Święty Benedykt XVI mianował go regensem penitencjarni apostolskiej, czyli najwyższego sądu kościelnego, który rozpatruje sprawy sumienia, rozgrzeszania z najcięższych grzechów i darowania kar kościelnych, a także udzielania rozmaitych odpustów dla całego Kościoła, dla wszystkich wiernych. Przed spotkaniem, przed chwilą ksiądz prałat Krzysztof powiedział, żeby można powiedzieć, że penitencjarnia apostolska jest Trybunałem Miłosierdzia w służbie zarówno spowiedników, jak i penitentów. Chciałbym osobiście powiedzieć, że moje pierwsze pół roku pobytu w seminarium duchownym jest związane z księdzem prałatem Krzysztofem, bo był moim superiorem i od tego czasu nie przestaję go podziwiać. Ojciec Zdzisław Duma należy do zakonu braci mniejszych kapucynów.
jest obecnie gwardianem i rektorem kościoła świętego Jakuba w Gdańsku. Ojciec Zdzisław jest wytrawnym misjonarzem, rekolekcjonistą. Chętnie też prowadzi dni skupienia i rekolekcje dla sióstr zakonnych, które wprost go rozchwytują z różnych zgromadzeń. Jest doskonałym spowiednikiem i kierownikiem duchowym. Przed tym spotkaniem poprosiłem ojca również o sakrament pojednania. Posiada dar wnikania w duszę penitentów i głoszenia dobroci i miłosierdzia Pana Boga, szczególnie w zmaganiach wewnętrznych człowieka. Jednym słowem, potrafi uspokoić burzę serca i sumienia. Dodam, że ojciec Zdzisław jest wielkim głosicielem charyzmatów ojca Pio, prowadzi, organizuje kongresy, tworzy grupy modlitwy ojca Pio. Stara się go na pewno naśladować w dążeniu do świętości. Zachowujemy formułę kongresu, tak jak dwa wczorajsze panele. Po referatach czcigodnych księży będziemy mogli zadawać pytania. Oddajemy głos księdzu doktorowi Piotrowi Przesmyckiemu.